Witam serdecznie, z tej strony Legendio. Dzisiaj gramy w Pixel Champions i pokażę jak się expi na skarabach. Aktualnie strzelam do skaraba na dystans z łuku. Taką taktykę stosuję jak jest jeden skarab. Często na tym ekspowisku pojawiają się bossy, więc gdy się zrespi boss, używam różdżki i będę strzelał do tego bossa i tych mobów mniejszych skarabów z różdżki, pomagając sobie dodatkowo czarami. Na skarabach zacząłem expić od 30 chyba 3 levela, ale już eku, jak widzicie, jakie posiadam, dostałem na kilka dni, żeby móc sobie postać wyexpić. Od kolegi. Więc dosyć łatwo idzie. A z takim słabszym eku to no, nie wiem jak to by było. No, na skarabach jest dosyć dobry exp. 2000 chyba 550, zaraz zobaczę ile exp do skaraba będzie. Dosyć szybko się leveluje tutaj. Wczoraj miałem 30 level. A dzisiaj już 45, myślę 50. Wyczoro sobie wbiję, nie używając żadnych płatnych boostów, tylko na darmowym koncie. 2550 expa jest za skarabem. To są dosyć łatwe potworki. Jest taki przeskok pomiędzy skarabami a kolejnym potworkiem, na którym chciałbym expić, ale jest zbyt duży, więc muszę tutaj prosić przynajmniej do 50, może 55 levela, żeby dawać aby te sentinele, które są pod spodem, pod skarabami. Zwykłego sentinela już solowałem, ale jeżeli wyskoczy jakiś mocniejszy sentinel, no od razu deska jest, więc nie radzę się śpieszyć. Skaraby, jak widzicie, dają bardzo dużo pieniążków z tych potworków, które biłem wcześniej, na których expiłem, to skaraby strasznie dużo kasy dają, no i fajne itemy wypadają z nich, więc warto tutaj dłużej posiedzieć, żeby sobie zlocić kilka, enchantować na wyższe poziomy. Z takich fajnych itemów, które polecam odkładać z tych skarabów, są pierścienie, ruby ringi. Te akurat już podniosłem o jeden poziom. To jest jedna rzecz, która wypada, która zostanie przynajmniej w moim eku na jakiś czas. A najlepszą rzeczą, według mnie, jaka wypada z tych skarabów, są Chaos Bootsy. To są najlepsze buty w grze. Dzisiaj wypadły mi dwie pary. Expiłem, nie wiem, 4 godziny może. Wypadły dwie, wczoraj ani jedna, ale dzisiaj już dwie pary wypadły i jedną udało mi się podnieść o jeden poziom do góry. Więc mają w sumie 5D. Najlepsze buty w grze. Można sobie różne techniki expienia tutaj stosować. Ja nie lubię expić tak obszarowo z wieloma mobami. Wolę taką taktykę paladyna,
tibijskiego stosować. Więc znajduję sobie mobka jednego i strzelam do niego z łuku. Dodatkowo jeszcze pomagam sobie skillem takim, który no dużo większe obrażenia daje jak obrażenia ze strzał. I bardzo szybko ginie taki mobek. No według mnie no łuk to jest najlepsza broń na pojedyncze moby. I tutaj idealnie się składa. Mam taki łuk. Skeleton bow. Ulepszony do rare. Też wypożyczony od kolegi, którego pozdrawiam. Z Hrubieszowa. Jest, tak się złożyło, że streamowałem Pixel Champions, chyba miałem 20 level i kolega na streamie spytał się, czy nie chce eku. Ja napisałem się, powiedziałem do niego, napisałem, że chcę. I tak się złożyło, że po dłuższej rozmowie wymieniliśmy się Facebookami i okazało się, że z jednej miejscowości jesteśmy, Hrubieszów. No to taka mała miejscowość na wschodzie Polski, w której dużo osób grało kiedyś w Tibie. Teraz też może gra, ale już to nie jest taka masa jak kiedyś. Ale wszystkich Tibijczyków z Hrubieszowa pozdrawiam. Kto tam jeszcze gra? Pewnie już większość nie. Ja też nie gram. Ale w tej chwili w Pixel Champions cisnę, chociaż mała populacja jest w tej grze. Ja mam nadzieję, że ta gierka się rozwinie, bo ma bardzo bardzo dużą szansę, żeby się rozwinąć. Ja lubię takie gierki retro, że w Tibie za dużo grałem, ale grałem też w inne gry i w Metina dwójkę oczywiście jeszcze było. Wota kilka lat, inne czołgi, Armored Warfare, War Thunder. Ostatnio trochę grałem, ale jakoś nic się na razie nie dzieje, jest w alfie ta gierka. Może kiedyś wrócę do Glorii, ale szału na razie nie ma. Co nie ma sensu siedzieć tam, jak się mówi, tak będzie resetowane wszystko, czyli wszystkie levele, cały lot, jaki się uzbierało, będzie to wszystko resetowane, więc szkoda czasu na razie tam siedzieć. Ta gierka Pixel Champions jest dosyć przyjemna. A i tam wygląda spokojny exp na skarabach. Zabiję to skaraba i zobaczymy, ile osób jest online w tej chwili. Może skilla bym może tam biję go. Jest godzina 12:34. I zaraz wam powiem, ile osób jest online. Trochę chory jestem. Wiosna. O, dwie osoby. Ja i Rewino, który ma 8 level. Pozdrawiam kolegę. Napiszę, może się odezwie. A może nie. Jak widać, ta gra nie ma dużej populacji. W szczycie widziałem 5 osób, które były jednocześnie na serwerze. No może ta grafika przeraża dzisiejszych graczy. Ja jestem jeszcze z pokolenia pierwszych gier
online, więc grafika mnie nie przeraża. Można się przyzwyczaić. Na początku tak troszeczkę troszeczkę strasznie to wygląda, ale wystarczy godzinkę, dwie pograć i już jest znośnie, już jest znośnie. Muzyki nie ma w tej grze, nic nie przeszkadza, jak miałoby by to być jakieś takie dźwięki 8 bit albo jakaś inna marna muzyka, to lepiej, żeby jej nie było. A jak ktoś chce sobie muzyki posłuchać, to sobie coś tam na komputerze włączy, albo coś z internetu sobie puści, jakieś radyjko. Albo na YouTubie jakąś składaneczkę sobie odpali. A i można sobie grać. Coś ten Revino się nie odzywa, może się wstydzi, a może go nie ma, tylko gdzieś wyszedł. Co mogę powiedzieć jeszcze o tej gierce Pixel Champions? Jedyny plus, znaczy nie jedyny, ale znaczący plus tej gry to jest to, że nie ma bota do tej gry. No i bardzo dobrze. Dzięki Bogu nie ma bota, bo już w Tibie grałem i już mi się odechciało. Miałem prawie 500 level i sprzedałem Hara, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. Expić, bo i tak ktoś na bocie cię wyprzedzi. Wiemy o tym, że są farmy botów. Znam takich ludzi, co mają po kilka komputerów i na każdym komputerze po kilkanaście postaci biega na bocie. I co to się porównywać z kimś takim? Szans, zwykły gracz nie masz w walce, w starciu z takim typkiem, co ma dużo siana. Postacie wyekspione, może padać do woli. Wiadomo, jak w tych grach takich, mówię o grach retro cały czas. Inne gry mnie nie interesują. I nawet na tamten temat nie chodzę. Mając taką farmę botów, mając kilku kumpli, rozdaje się pasy do takich harów. Jest przewaga liczebna, a tutaj w tych grach właśnie typu Tibia, nawet widzę Pixel Champions, no przewaga liczebna się liczy. Pamiętam, jak w Tibie graliśmy, na Aldorze grałem kilka lat, chyba z 6. To tak było, że kolesiom z Danubii i z Kyry rozdawaliśmy pasy do naszych innych harów. Każdy miał tam po kilka, ja też w swoim czasie bociłem. Miałem kilka harów i się rozdawało. I tym sposobem przygnaliśmy wszystkie inne nacje i wszystkie inne gildie. Zostały pobite. O, Revino się odezwał. No, kolejny skarab. No widzicie, gierka jest bardzo przyjemna. 3-4 skille praktycznie używam w tej chwili. Czyli ten Magi Ignis, czyli to jest skill taki, który używa łuku i strzał. I tylko wtedy, gdy mam założony łuk, mogę używać tego skilla. Jeszcze jem, czyli dodaję sobie energię. Raczej na tych skarabach mało się leczę, bo one już tak nie biją mocno. A na tym levelu 45 już jestem dosyć szybki, żeby mnie nie doganiały. Nie muszę używać tego czaru. To jest Magi Vivus. Na początku używałem, bo biły mnie jeszcze troszeczkę i uciekałem sobie od niej. Ale teraz już mam dosyć dużo speeda, że nawet muszę czekać na te skaraby.
I tak spokojnie się XP. Jeszcze jest taki fajny skill, jak już walczymy na większych potworkach, albo się zrespi boss jakiś, to używam taki Magi Fortis. Taki Magic Shield, taki Champions. Bardzo fajny skill. Zwiększa armor postaci. No i tyle z skill. Bardzo, gierka jest na razie bardzo prosta, ale przyjemnie się gra. Najważniejsze, że dla mnie to jest tyle dobrze, że nie ma teraz graczy wcale. Nie trzeba się bić o respy, potworków. I nie trzeba kupować boostów. O, są tutaj też. Jest jeden taki boost, który kosztuje chyba parę dolarów. I tam się dostaje lepszy drop. I lepszy exp. O, chyba o 50%. O, to jest dużo. Ale po co inwestować w gierę, której tak z nikim nie ściga się, bo nikt tu nie gra prawie. Pamiętaj, że gram tu sam. No. Z tego miejsca pozdrawiam siebie. Inny graczy. Czyli Revido. I więcej nikogo nie ma. Wieczorami jest 5 osób może. Ale jeszcze nigdy bitwy graczy nie widziałem. Ale to za mało populacji jest, żeby siać wrogość między sobą. Jakby było więcej graczy, na pewno by były jakieś jatki. Ale póki co jest bardzo spokojnie, jeden drugiemu pomaga. Ja też na początek, jak mówiłem, spotkałem kolegę, pomógł mi, dał mi swoje ku na jakiś czas. I się fajnie XP. Ja też staram się pomagać nowym graczom. Jak zauważę, że ktoś jest online, piszę nawet do niego, daję ku. No takie dosyć dobre już. Takie, które mam w depo zlocone, odkładam. I daję graczom jakieś pieniążki na start. Mówię, co trzeba, jak ktoś pomocy potrzebuje przy grze. To jest ważne. Wtedy jest szansa, że gierka się rozwinie i będzie więcej graczy w to grało. O, i tak wygląda X-Pick na skarabach. Moja taktyka, widzicie tą minimapę. O, taka wielka. I sobie chodzę w koło po zewnętrznej, bo tutaj jest dużo takich kryształków. Dużo kryształków jest i one mi drogę oświecają, bo nie lubię chodzić po ciemku. A tutaj jest sporo tych kryształków. O, i tak to wygląda. No, trochę to już nudne jest, ale godzinka i level chodzi. A rosół się gotuje, bo jest dziś niedziela. To nie śpieszy mi się. Z 2 godziny rosół się powolutku dogotuje. No i wtedy sobie zrobię przerwę. A póki co męczę te skarady. No i chyba tyle. Chciałbym pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie oglądających mój pierwszy filmik z Pixel Champions. Mam nadzieję, że ktoś zagra w tą gierkę. Jakby ktoś potrzebował pomocy na start, jak wytłumaczenia pewnych zasad gry, jakichś itemów na początek, pieniążków. Widzicie tutaj kasa mi się w depo nie mieści. Depo się nie mieści, tutaj w backpacku również. To chętnie pomogę i dam sporo itemów dla wszystkich chętnych nowych graczy. Pozdrawiam wszystkich. Legendio, cześć.